teksty o małych barankach zostały napisane przez dzieci i młodzież z powiatu wieruszowskiego w ramach konkursu organizowanego przez Wieruszowski Dom Kultury pod nazwą Przygody Baranków Wielkanocnych. Pola Bryłka, opowieść o barankach wielkanocnych. Spotkałam niedawno niesamowite baranki, które opowiedziały mi tę niezwykłą historię. Ich pan codziennie je pielęgnował i karmił. Żyło im się bardzo dobrze, lecz pewnej nocy wszystko się zmieniło. Jeśli jesteście ciekawi, to posłuchajcie. Tej nocy jeden z baranków, Eryk, którego nazywali łobuzem, chciał uciec i pobiegać sobie na łące, bo w zagrodzie mu się strasznie nudziło. Przebiegł kilka metrów, chciał biec dalej, ale przeszkodził mu jakiś duży przedmiot i nie mógł go w żaden sposób ominąć. Pomyślał, że wróci tam rano sprawdzić, co to za dziwna przeszkoda i poszedł z powrotem spać. Rano łobuziaka obudził zachwyt innych baranków. Okazało się, że ten duży przedmiot to wielkie jajko wielkanocne w koszyku. Miało ono wszystkie kolory, jakie tylko są na świecie. Było ozdobione kwiatuszkami, wstążeczkami i kryształkami. Żaden baranek nie umiał otworzyć tego jajka, ale wtedy przyszedł najstarszy i najmądrzejszy baran Fryderyk. Zapukał w jajko, przemówił do niego po cichutku i się otworzyło. Eryk, jego mama Barbara i jego tata Bogdan oraz jego przyjaciele, łącznie z Fryderykiem, wskoczyli do jajka. Jajko zaczęło się kręcić. Wirowało w szalonym tempie, ale o dziwo wszyscy czuli się wspaniale. Kiedy wyszli, okazało się, że są w Chorwacji. Ups, chyba pominęłam jeden mały szczegół. Nie powiedziałam wam, że te baranki umiały mówić w różnych językach. Bardzo się zdziwili i przestraszyli, gdy zobaczyli, że znajdują się na kamienistej plaży. Przybyszów zobaczyła bardzo miła chorwacka para Anna i Davor. Dobro jutro, powiedzieli do baranków. Dobro jutro, odpowiedziała mama Barbara, a za nią przywitali się pozostali. Zaprosili oni baranki do swojego domu na święta wielkanocne. Anna i Davor opowiedzieli łobuziakowi i jego paczce o różnych wielkanocnych chorwackich tradycjach. Wielkanoc po chorwacku zwie się Uskrs. W niedzielę palmową ludzie idą tam do kościoła z gałązkami oliwnymi i rozmarynem. Od Wielkiego Czwartku nie słychać u nich dzwonów kościelnych, lecz dźwięk kołatek i grzechotek, które wzywają do modlitwy. Tego dnia odbywają się również procesje z krzyżem. W Wielki Piątek rezygnuje się ze wszystkich głośnych prac, również w polu. W kastelach w godzinach wieczornych organizowana jest procesja, której towarzyszą łodzie rybackie z zapalonymi lampionami. Najbardziej znanymi zwyczajami wielkanocnymi w Chorwacji są oczywiście jajka i pisanki, święcenie pokarmów i pochód z krzyżem, ale też ogniska w Wielką Sobotę. W koszyku, który zanosi się do kościoła, znajdziemy podobne rzeczy jak w Polsce. Jednak oprócz szynki, jaj, chrzanu i chleba, Chorwaci wkładają również winy lub rakije, cebulę i pogacze, czyli placek zrobiony z mąki pszenicznej. W Wielką Sobotę w domach piecze się sirnice, ciasta chlebki z dużą ilością sera, wanilii, skórki pomarańczowej i grubego cukru. Dzieciaki zabierają się też za malowanie pisanek. Do ich wykonania wykorzystuje się naturalne składniki, spośród których najpopularniejsze to łuski czerwonej cebuli. Z czarnych pisanek słynie Medimurje, gdzie do barwienia wykorzystuje się czarny bez lub sadza. Baranki zostały w Chorwacji do lanego poniedziałku. Barbara opowiedziała Annie i Davorowi o zwyczajach w Polsce, a potem podziękowała parze i zaprosiła do swojej ojczyzny. Wszystkie baranki wskoczyły do jajka i z tęsknotą czekały, aż zobaczą swoją piękną łąkę i domek. Ale cóż to? Jajko przestało wirować, otworzyło się i baranki zobaczyły zupełnie nieznane dotąd widoki. Tym razem przenieśli się do Francji. Eryka, Barbarę, Bogdana, Fryderyka i inne baranki znalazły dzieci jednego z Francuzów, Adriena. Salut, powiedziały dzieci. Salut, odpowiedział Eryk z rodzicami i przyjaciółmi. Dzieci zaprosiły nowych przyjaciół do swojego domku na wsi. Kiedy baranki przyszły do ich domku, okazało się, że znów jest Wielki Czwartek. Bardzo się zdziwiły i zapytały, czy Adrian mógłby opowiedzieć im o Wielkanocy, czyli Pâques. Francuz opowiadał bardzo długo, ale barankom ogromnie się to podobało. We Francji symbolem Wielkanocy są jajka, kury, zajączki i baranki. Nie ma tradycji święcenia pokarmów ani śniadania wielkanocnego. Nie urządza się tu także śmingusa dyngusa.
Święta zaczynają się w porze obiadowej, Wielką Niedzielę, poszukiwaniem czekoladowych słodkości. Adrian opowiedział legendę, która głosi, że w Wielki Czwartek wszystkie dzwony udają się na pielgrzymkę do Rzymu i są tam święcone. Wracając w Wielkanoc, przelatują nad krajem i zrzucają czekoladowe niespodzianki. Następnie zasiada się do wielkanocnego obiadu. Baranki zostały u Adriana i jego rodziny do końca świąt, potem podziękowały za gościnę, zaprosiły do siebie i wyruszyły w drogę do domu. Skoczyli do pisanki. Eryk poprosił, aby pisanka zatrzymała się na jej ukochanej łące, ale nie posłuchała. Widocznie lubiła psoty, zupełnie jak Eryk. Tym razem pisanka przyniosła łobuziaka i jego towarzyszy do Szwajcarii. Pisanka zwariowała, pomyślał Eryk. Piękny jest ten kraj, krzyknęły z zachwytu pozostałe baranki. Na górskiej ścieżce spotkały Larisę, starszą, sympatyczną panią. Buongiorno, powiedziała. Buongiorno, powiedział Fryderyk i inne baranki. Wielka, wirująca pisanka ponownie sprawiła barankom psikusa, gdyż okazało się, że ponownie trwają przygotowania do świąt wielkanocnych. Larisa oczywiście ich ugościła i opowiedziała im o tradycjach w swoim kraju. Szwajcarzy zaczynają świętować Wielki Czwartek, nazywany Zielonym Czwartkiem, podobnie jak w Austrii i w Niemczech. Na stole dominują potrawy z zielonych warzyw i owoców. Mięso nie jest wskazane, również w Wielki Piątek i Sobotę. Bardzo istotnym elementem świąt w Szwajcarii są pisanki, które wyglądają jak prawdziwe dzieła sztuki. Układa się je w koszyczkach, ale nie ma tradycji święcenia ich. Jajka wkłada się do ozdoby w koszyczkach, uzupełniając jego zawartość jajkami i zajączkami z czekolady i drobnymi prezentami. Następnie chowa się je w zaroślach ogrodu i zakamarkach mieszkania. W niedzielny poranek, tuż przed śniadaniem, dzieci wraz z dorosłymi biegają w poszukiwaniu tych koszyczków. Każdy próbuje odnaleźć koszyczek ze swoim imieniem oraz koszyczek, który zajączek wielkanocny zapomniał oznaczyć. Baranki zostały u Larisy do końca świąt. Wielki poniedziałek podziękowały, pożegnały się z nią i oczywiście zaprosiły w polskie góry. Baranki wskoczyły do jajka i już myślały, jaki kraj teraz odwiedzą, ale jajko znów je zaskoczyło i tym razem wylądowały w swoim domku. Bardzo się ucieszyły, że wróciły z powrotem, bo stęskniły się za pozostałymi barankami i swoimi tradycjami. Różne tradycje w innych krajach są fajne i ciekawe, ale baranki tęskniły za ozdabianiem pisanek, przystrajem koszyczka wielkanocnego i pędzeniem do kościoła, aby je poświęcić. Tęskniły za porannym, tradycyjnym śniadaniem trwającym godzinami w gronie wszystkich baranków z rodziny, za rozmowami przy świątecznym stole. A najbardziej baranki tęskniły za rezurekcją w kościele, procesją z dziewczynkami sypiącymi kwiatki i radością ze zmartwychwstania Jezusa, bo to przecież jest najważniejsze w święta wielkanocne. W wielkanocnym koszyku przygód bez liku. Gabriel Sokołowski. Mała Ala w łóżku śniła, a sen był następujący. Dwa baranki wielkanocne uznawały się za mocne. Aby temu dać dowody, zorganizowały zawody. Termin rychły ogłosiły, bo dość niecierpliwe były. Nim nadeszły zawody, zadbały o aspekt urody. Rogi wypolerowały, o kopytka też zadbały, futra swoje wyczyściły i na wałki zarzuciły, a gdy były już zrobione, miejsce miały ustalone, przystąpiły do potyczek w miejscu, jakim był koszyczek. Rozbieg wzięły, lecz przypadkiem wbiły rogi w wielkanocną babkę. Babka strasznie się wkurzyła, gdy polewę z lukru zbyła, lecz baranki nieprzejęte prześcigają się pod pętem. Jeden z prawa, drugi z lewa, aż kiełbasę gniew zalewa, a że biała ona była, nagle się zarumieniła. Zbuntowały się pisanki, widząc gniew swej koleżanki i blokadę ustawiły, lecz baranki rozbiły i pobiegły dalej pędem, przewracając zapałki rzędem. Aż zapałki się wkurzyły i zadymę niezłą zrobiły, aż przypiekły kromkę w chlebie i stopiły masło w gniewie. Chrzan, zburzony sytuacją, aż zaostrzył się w słoiku w wielkanocnym swym koszyku i baranki przestraszone podkuliły swój ogonek. Teraz grzecznie siedzą w kącie, nie w głowie im rozrabianie, czekają na wielkanocne śniadanie, a to wszystko Ali się śniło, póki słonko jej nie zbudziło. Pewnego wiosennego dnia na zielonej polance spotkały się trzy baranki. Stasiu, Franio i Józio. Rozmawiając sobie, jednogłośnie stwierdziły, że już za kilka dni będą święta wielkanocne.
więc byłoby fajnie wyruszyć w drogę i przeżyć kilka przygód. Jak postanowiły, tak też zrobiły. Trzy baranki wyruszyły w drogę, zabierając ze sobą po koszyczku. Wszyscy trzej czuli się wspaniale i byli radośni. Pogoda też im dopisywała. Idąc sobie, cały czas opowiadali o swoich najśmieszniejszych przygodach, jakie do tej pory spotkały je w życiu. Kiedy tak sobie szli, napotkali kurę Klementynkę, która jak się okazało, znosiła kolorowe jaja. Biorąc pod uwagę fakt, że za kilka dni będą święta, baranki postanowiły poprosić Klementynkę o kilka jajek. Kura zgodziła się bez wahania. Z uśmiechem i radością podarowała barankom najpiękniejsze jajka. Baranki serdecznie podziękowały kurce za jajka i ruszyły w dalszą drogę. Idąc dalej, śpiewały sobie wesoło, aż nagle spotkały przed sobą panią gosposię, Blankę. Gosposia piekła przeróżne babki wielkanocne. Nagle Stasiu zapytał Blankę, czy mogłabyś upiec dla nas chociaż po jednej babce, abyśmy mogli włożyć ją do koszyczka? Gosposia bez chwili wahania upiekła trzem przyjaciołom babki i rzekła, proszę, mam nadzieję, że będą wam smakować. Baranki pięknie podziękowały i ruszyły w dalszą drogę. Kiedy tak sobie szli i szli, napotkali handlowca, który sprzedawał przeróżne piękne pachnące wędliny. Podeszli więc do niego i poprosili o kawałek szynki i kiełbasy. Handlowiec, widząc trzech przyjaciół, podarował im szynkę i kiełbasę, którą baranki włożyły do swoich koszyczków. Stasiu, Franio i Józio bardzo serdecznie podziękowali i ruszyli dalej przed siebie. Nie uszli jednak daleko, spotkali bowiem piekarnię. Unosił się z niej przepiękny zapach świeżo upieczonego chleba. Przyjaciele postanowili poprosić właściciela piekarni o trzy małe chlebki, które zamierzali włożyć do swoich koszyczków i je poświęcić. Ale tym razem postanowiły, że w zamian pomogą posprzątać piekarnię. Piekarz zgodził się. Baranki szybciutko posprzątały całą piekarnię, robiąc tym samym dobry uczynek. A piekarz w zamian podarował im trzy chlebki, po czym z uśmiechem na twarzy życzył im dalszej szczęśliwej podróży. Przyjaciele podziękowali i ruszyli dalej. Stasio, Franio i Józio szli sobie dalej, śpiewając i śmiejąc się. Widać było, że humory bardzo im dopisywały. Aż tu nagle, bach! Pogoda, która od samego początku im dopisywała, nagle się zepsuła. Zaczął padać deszcz i wiać wiatr, więc baranki postanowiły, że schronią się w napotkanym przed chwilą szałasie. Jak postanowiły, tak też zrobiły. Baranki schroniły się w szałasie, ale nie wiedziały, do kogo on należy. Szałas należał do niedźwiedzia Bartka, który postanowił wyjść z niego w poszukiwaniu jedzenia. Stasio, Franio i Józio cierpliwie czekali, aż przestanie padać i pogoda poprawi się na tyle, że będą mogli nadal kontynuować swoją podróż. Gdy tak sobie czekali, nagle ni stąd, ni zowąd pojawił się niedźwiedź, Bartek. Na początku przyjaciele byli zdziwieni i trochę przestraszeni, widząc Bartka. Ale największym dla nich zdziwieniem okazało się to, w jaki sposób Bartek ich przywitał. Poczęstował ich zdobytym jedzeniem i ciepłą herbatą. Kiedy pogoda się poprawiła, a baranki najadły się i napiły, podziękowały Bartkowi za gościnę i ruszyły dalej. Szły więc baranki dalej przed siebie łąkami, dolinami, aż znalazły się w lesie. Franio i Józio stwierdzili, że są zmęczeni i tym samym postanowili sobie odpocząć. Nagle Stasiu zawołał: tam jest jakaś chatka! Chodźmy! Franio i Józio się zgodzili. Kiedy znaleźli się w chatce, byli już tak bardzo zmęczeni, że nie wiedzieli nawet jak i kiedy usnęli. Rankiem, przez otwarte okno, do chatki wlatywały promienie słońca, które wybudziły baranki ze snu. Kiedy już baranki wstały, ku swojemu zdziwieniu zobaczyły dziewczynkę, która właśnie szykowała śniadanie. Mam na imię Zosia, powiedziała dziewczynka, rozkładając jedzenie na talerzach. Nie budziłam was, bo tak smacznie sobie spaliście. Musieliście być bardzo zmęczeni. Teraz życzę wam smacznego, rzekła. Przyjaciele w towarzystwie Zosi posilili się, potem pięknie za gościnę podziękowali i ruszyli w dalszą drogę. Idąc, znaleźli się na pięknej zielonej polanie, na której pasły się krowy. Nagle Franio wpadł na pomysł, aby podejść bliżej krów i się z nimi przywitać. Dzień dobry, przyjaciele, zawołał Franio. Dzień dobry, odpowiedziały krowy. Czy jest szansa, abyśmy od waszego gospodarza mogli dostać baranka ze swojskiego masła? Zapytał Franio. Krowy rzekły. Podejdźcie do naszego gospodarza i zapytajcie go. Na pewno się zgodzi. Baranki zrobiły tak, jak powiedziały krowy. Gospodarz z wielką przyjemnością każdemu z przyjaciół dał po baranku z masła i powiedział: proszę, mam nadzieję, że będzie wam smakować.
Idźcie dalej w drogę szukać przygód. Życzę wam szczęśliwych przygód. Stasio, Franio i Józio pięknie podziękowali i poszli sobie dalej. Kiedy tak wesoło szli, w pewnej chwili zauważyli jakieś miasteczko. Było to miasteczko figury wielkanocne. Kicały tam zajączki z kolorowymi kokardkami, które wesoło tańczyły. Były tam też jajeczka z kolorowymi i radosnymi minkami oraz przeróżnymi pięknymi zdobieniami. Kurczaczki przechadzały się głośno, śpiewając, a chlebki i kiełbaski razem z zapałkami nuciły świąteczne pieśni w promieniach jasnego słońca. Ubawione tym wszystkim baranki z pełną gamą przygód i atrakcji położyły się spać. Rano, gdy się obudziły, znajdowały się one w swoim miasteczku. Stasio, Franio i Józio byli pełni różnych ciekawych emocji, przeżyć i pełni radości. Byli oni pewni, że te święta wielkanocne będą wyjątkowe, a to, co ich spotkało, pozostanie w pamięci na zawsze, a oni sami na zawsze zostaną bardzo dobrymi przyjaciółmi. Przygody baranków wielkanocnych. Oliwia Korpeta. Za górami, za lasami, za siedmioma rzekami istnieje magiczna kraina wielkanocna. Mieszkańcy tej krainy przygotowują się do obchodów świąt wielkanocnych, które mają rozpocząć się za 2 dni. Kurki znoszą jajka, a baranki je ozdabiają i malują na nich kolorowe wzorki. Owieczki szykują koszyczki i zapełniają je smakołykami. Tylko gdzie zapodział się króliczek wielkanocny? Wszyscy go szukają, ale bezskutecznie. 2 baranki, Antoś i Michałek, zamartwiają się okropnie. Antosiu, słyszałeś o zaginięciu czekoladowego króliczka wielkanocnego? Zapytał Michałek. Pewnie, że tak. Ponoć za odnalezienie go jest nagroda, ale nie ona jest tutaj najważniejsza. Nie ma go już kilka dni, a święta coraz bliżej. Martwię się, że nie będzie świąt wielkanocnych w tym roku. Musimy go odnaleźć i to jak najszybciej. I tak oto 2 baranki postanowiły, że wyruszą na misję, aby odnaleźć królika i ocalić święta. Po dłuższej wędrówce Michałek zauważył na ziemi ślady roztopionej czekolady. Popatrz, co znalazłem! Krzyknął Michałek. Czy to mogą być ślady króliczka? Prowadzą do bramy wyjściowej z naszej krainy. Wreszcie mamy jakiś trop! Ucieszył się Antoś. Chodźmy szybko za śladami! Baranki pobiegły radośnie wzdłuż czekoladowych śladów. Nagle Antoś zobaczył, że ślady prowadzą w kierunku kolorowej polany. Michałek, ślady prowadzą na cukrową polanę! Zawołał do towarzysza Antek. Widzę, odparł głośno Michaś. Pewnie tam ukrył się króliczek. Tylko dlaczego? Chodźmy szybko go poszukać. Polana była przepiękna. Trawa była tam jasnozielona, a na niej leżało mnóstwo słodkich, kolorowych pianek. Drzewa zamiast liści miały kulki z waty cukrowej, a zamiast owoców rosły na nich owocowe żelki. Pod jednym z takich drzewek baranki zauważyły króliczka wielkanocnego. Był jednak bardzo smutny i mocno roztopiony. Króliczku, co się stało? Dlaczego uciekłeś z wielkanocnej krainy i jesteś taki przygnębiony? Zapytał Antoś. Doszły mnie słuchy, że dzieci nie lubią Wielkanocy, powiedział zapłakany króliczek. Dlaczego tak sądzisz, króliczku? Kto ci tak powiedział? Zapytał Michałek. Mówiła mi o tym koza Rozalka. Kozucha kłamczucha. Antoś i ja wiemy, że koza Rozalka zawsze kłamie i zmyśla. To nieprawda, że dzieci nie lubią świąt wielkanocnych, oznajmił Michałek. Naprawdę? Dzieci lubią Wielkanoc? I mnie też? Zapytał już radośniej króliczek. Oczywiście, odparły chórem baranki. Niech króliczek nie wierzy we wszystko, co usłyszy i co mówią inne zwierzątka, dodał bardzo poważnie Antoś. Króliczek uradował się i rzekł. Wracajmy szybko do naszej krainy, zanim roztopię się całkowicie. Musimy uratować święta. Wszyscy zerwali się szybko i radośnie, wyruszyli w drogę powrotną do wioski. Gdy baranki wraz z króliczkiem dotarły na miejsce, wszyscy mieszkańcy krainy byli bardzo szczęśliwi. Baranki za odnalezienie króliczka otrzymały nagrodę w postaci kosza smakołyków, a koza Rozalka musiała przeprosić królika i przyznać się do kłamstwa. Po przeprosinach króliczek musiał schłodzić się chwilę w lodówce, aby odzyskać swój kształt. W
ten oto sposób święta zostały uratowane. Wszyscy mieszkańcy krainy wielkanocnej żyli długo i szczęśliwie. Natomiast króliczek zapamiętał, by nie słuchać plotek i nie wierzyć we wszystkie wiadomości. Przygody baranków wielkanocnych. Maksymilian z mamą. Już Wielkanoc się nam zbliża, więc szykować szybko trzeba. Trochę jajek, trochę pierza, kiełbaskę, chrzanu, no i chleba. Ale coś to niespodzianie, nie wiadomo wciąż dlaczego. Baran zaspał na śniadanie i wciąż śpi na upartego. Budzi go barania mama. Dalej, wstawaj, mój łobuzie. Tyś nie osioł, ale baran. Szoruj szybko myć już buzię. Baran tylko ziewnął ciężko. Mamo, nie chce mi się jeszcze. Jak to woła królik Mieszko, szybko wstają tylko leszcze. Mama rzecze do barana, bo uparty niestrudzenie. Przecież to jest nie ta zmiana, to nie Boże Narodzenie. A poza tym, drogi synu, na Wigilii karp nas wita. Królik dawno jest w pasztecie i króluje zimna płyta. Baran szybko podniósł głowę, zerwał się na równe nogi, bowiem poczuł w sercu trwogę. A to wszystko... Żart był srogi. Adaś biskupski z mamą. Idą święta Wielkiej Nocy, duża radość dookoła. Wnet zajączek jak nie skoczy, ktoś go chyba z łąki woła. Popatrz tylko na mój profil, to baranek się z nim droczy. Jestem ja i mały żonkil, tyle lajków nie przekroczysz. Zając patrzy, fakt, jest dużo. Co tu robić, żeby przebić? Może cyknę zdjęcie z różą, muszę przecież go dogonić. Jak pomyślał, tak też zrobił, kupił kwiata tuż za rogiem. I tą różę w łapkę chwycił, zrobił zdjęcie telefonem. Lajków masa, prawie 1000. Baran patrzy na te łapki. Bardzo smutny mógłbym przysiąc. Wnet ucieka do swej chatki. Biedny wzdycha, szlocha, płacze. O natchnienie niebo prosi. Tej zniewagi nie wybaczę. Pójdę po pomoc do gąski Zosi. Zosia skrzydła załamała i tak rzeczy do barana. Twoja sprawa nie jest mała, trochę jednak ubzdurana. Nie jest ważny kciuk do góry, ani wirtualne morze serc. Przecież to są jakieś bzdury, a nie to, co ważne jest. Bo Wielkanoc to rodzina, to spędzony wspólnie czas. To nie jakaś szarpanina, który jest popularniejszy z was. Baran usiadł i zbaraniał. Może Zosia rację ma? Czyżby Facebook świat przesłaniał? I tak chodzę jak ta ćma. Poszedł biedak znów na łąkę. Wziął ze sobą jajek kilka. Bo nie gotów na rozłąkę, chciał przeprosić dziś królika. Zając jajka już malował, aby dzieciom święta rozdać. Przyszedł baran i zaszlochał, przeprosiny chciał swe dodać. Taki morał jest z tej bajki, by w te święta z sobą być. Nie są ważne wszystkie lajki, tylko to, by w zgodzie żyć. Joanna Lewandowska. Miejscówka dla niego jest bardzo ważna. Stoi na środku, czy to z czekolady, czy z masła. Niesiemy go do kościoła, by ksiądz wodą święconą go polał. Stoi też zając i kurczaczek żółty. Są jajka malowane, chlebek i kilka kiełbasek. Jednak główną rolę odgrywa. Na środku koszyczka stoi i się nie ukrywa. I chociaż nie wydaje żadnego dźwięku, każdy koszyczek z nim trzyma w ręku. Pan Jezus jest jego pasterzem, tak mówi mama i babcia, a ja im wierzę. Czy wy wiecie, o kim mowa? Kto w koszyczku się chowa? Ja wiem, chociaż jestem jeszcze mała. Wiosenną tradycję zna rodzina cała. Opowiadają mi o Wielkanocy, gdy jajka maluje. Potem razem z mamą koszyczek dekoruje. A w niedzielę rano, gdy wszyscy wstaniemy, usiądziemy do stołu, by podzielić się jajkiem, lecz o nim nie zapomnimy całkiem. To o baranku była mowa, co w koszyczku głowę chował. Cichutko siedział, by w niedzielę z nim każdy Alleluja zaśpiewał. Taka to tradycja, takie to święto, o baranku z masła każdy pamięta. Barankowe spory, Alicja Sokołowska. Były sobie dwa baranki, kolorowe jak pisanki. Pokłóciły się strasznie. Który z nich jest ładniejszy właśnie?
Baran Tolek w kropki całe, kolorowy okazały. Baran Hopek był zaś w kratę i policzki miał pyzate. Oba piękne jednakowo ozdobione kolorowo. I tak wciąż się przemawiały, aż deszcz spłukał kolor cały. Teraz siedzą oba białe, całe mokre, osowiałe, ale za to pogodzone i trawki najedzone. Przygody baranków wielkanocnych. Filip Banaś. Gdy święta się zbliżają, wszyscy radość odczuwają. Jest koszyczek, są pisanki i baranek z malowanki. Już koszyczek się szykuje, nasz baranek oczekuje, aby wskoczyć tam radośnie i powitać piękną wiosnę. Chorągiewka też powiewa, a rodzina głośno śpiewa, bo to święta są radosne, niosą miłość, radość, wiosnę. Dobro nad złem dziś zwycięża, jasność, ciemność przezwycięża. Nasz baranek jest radosny, czuje zachwyt, powiew wiosny. Skacze w lewo, skacze w prawo i uszami merda żwawo. Dziś raduje się z rodziną. Alleluja, święta idą! Mały baranek. Franciszek Stępień. Był sobie mały baranek, któremu potłukł się dzbanek. Gdy jego mama to zobaczyła, to trochę się zmartwiła i rzekła do niego: mój kochany kolego, nie stało się nic strasznego. Kupimy nowy dzbanuszek i znów będzie cieszył się twój brzuszek. Wypijemy soczek z tego dzbanuszka, aż rozweseli się nasza duszka. Maja Chowis. Za wysokimi górami i pełnymi ryb jeziorami żyła sobie Tina. Była ona roczną owieczką, pełną marzeń i nieodkrytych jeszcze talentów. Wraz ze swoim stadem przeprowadziła się na wielką łąkę. Na łące tej było pod dostatkiem pożywienia, a młode owieczki zaprzyjaźniły się z zamieszkującymi ten teren zwierzętami. Często zdarzało się, że jej głowę zdobił kolorowy wianek z bazi wierzbowych gałązek, które w formie zabawy przygotowywały jej ptaki, Lina i Nina. Wszystkie trzy były przyjaciółkami i nie wyobrażały sobie życia bez dwóch pozostałych. Lina i Nina zamieszkiwały las, jednak nigdy nie zapuszczały się w jego głąb. Wszyscy ostrzegali przyjaciółki, aby nie wchodziły do tajemniczego lasu, bo znano już tysiące strasznych historii o tym miejscu. Mieszkańcy bali się, aby nie skończyć jak śmiałkowie, którzy odważyli się do niego wejść. Wyjątkiem była Tina, którą zakazany las jedynie ciekawił i sprawiał, że chciała do niego wejść. Owieczka mieszkała w pobliskich koszarach. Często wykradała się nocą i przyglądała się gwiazdom na niebie. Mimo, że większość uważałaby, że nie ma w tym nic interesującego, to młoda Tina uwielbiała leżeć całymi nocami pod gołym niebem i obserwować małe, świecące się punkciki. Tina z dnia na dzień dorastała i stawała się coraz piękniejsza. Owieczka zawsze była starannie umyta, a jej wełna zawsze była czysta. Wydoroślała, w końcu miała już 4 lata, ale mimo tego nie zmieniły się w niej dwie rzeczy. Dalej tak samo uwielbiała gwiazdy oraz mocno chciała dowiedzieć się, co kryje się w zakątkach lasu. Pewnego dnia rodzice po śniadaniu, jak co dzień, przypomnieli jej o zakazie wchodzenia do lasu, po czym owieczka wyszła z zagrody. Z dnia na dzień była coraz bardziej zirytowana zachowaniem rodziców. Troska to jedno, a nadopiekuńczość to drugie. Gdy zirytowanie zachowaniem rodziców sięgało już zenitu, ponownie o poranku usłyszała to denerwujące zdanie. Pamiętaj tylko, nie zbliżaj się z Liną i Nadią do lasu. Dzisiejszego dnia wypowiedziała je Leosia, mama Tiny. Jestem dorosła, mam prawo decydować za siebie, ale nie możesz... I w tym momencie Tina wybuchła, nie chcąc słuchać ponownie tego samego. Nie będziecie mi całe życie rozkazywać. Mam też prawo do swoich decyzji. I w tym momencie stało się coś, czego nikt się nie spodziewał, nawet sama Tina. Owieczka wybiegła z owczarni i niczym wiatr popędziła w stronę lasu. Czuła się wolna. Wiaterek otulił jej wełnę, a ona bez przeszkód wymijała przeszkody, które stawały jej na drodze, takie jak drzewa czy krzewy. Las bardzo jej się podobał. Korony drzew zakrywały słońce, które w czasie lata nieprzyjemnie grzało ciało owieczki, a dzięki delikatnemu wietrzykowi tworzyło się pasmo dźwięków, które tworzyły nieznaną melodię. Za to kory drzew nadawały lasu specjalny klimat, tak samo jak wyjątkowy zapach tego miejsca. Było ono tak odmienne od łąki na brzegu lasu. Co dziwne, po całym lesie można było zauważyć porozstawiane wzorzyste jajeczka, ale tym, co ją najbardziej zaciekawiło, była mała, kolorowa palemka.
Oczami wyobraźni widziała już siebie w pięknym wianku z różnobarwnych bazich kotków. Tina cały dzień spędziła hasając po lesie, jednak cały czas zastanawiała się, jak przenieść bezpieczne, ozdobne palemki do wianuszka. Zmęczona rozmyślaniem, położyła się pod niewielkim, przewalonym pniakiem i usnęła. Gdy się obudziła, dookoła mogła dojrzeć jedynie ciemność. Dopiero po chwili, gdy jej wzrok przyzwyczaił się do braku światła, mogła wypatrzyć zarysy pojedynczych drzew. Las już nie wydawał się Tinie tak przyjazny, jak wcześniej. Nad drzewami unosił się księżyc w pełni, dzięki czemu drzewa nadawały rozmaite cienie. Mimo księżycowego blasku nie mogła ujrzeć swoich ukochanych gwiazd, które dawały jej nadzieję. Owieczka starała się odważnie kroczyć naprzód, ale im dalej odeszła w las, tym cienie drzew przypominały jej coraz to gorsze potwory. Gdy usłyszała pękającą gałązkę, nie zważając już na nic, biegła przed siebie. Łzy zamazywały jej widok, przez co w pewnym momencie upadła na ziemię. Tina skuliła się na leśnym mchu i starała uspokoić, co nie było łatwe. Udało jej się to dopiero po dłuższym czasie. Gdy całkowicie się uspokoiła, rozejrzała się wokoło i ujrzała przed sobą niewielki strumyk. Ostrożnie podeszła do niego i położyła się u jego brzegu. Łeb miała skierowany ku wodzie, w której ujrzała swoje odbicie. Jej zawsze czysta wełenka była teraz brudna, a z wianka na głowie z poprzedniego dnia zostały jedynie szczątki. Jej oczy też przygasały i nie było już w nich widać tego samego blasku radości co wcześniej. Patrzyła w wodę, zadawając sobie wiele pytań. Czemu uciekłam? Czy rodzice się o mnie martwią? Pewnie mama nie chce mnie już znać. Pod koniec swych rozważań stwierdziłam, że fajnie było się bawić w lesie, ale wolałabym wrócić do swoich przyjaciółek i do rodziców. Już nawet nie hamowała łez, które spływały po jej pyszczku. Nawet nie zauważyła, kiedy jej oczy ponownie się zamknęły, a ona zasnęła uśpiona melodią lasu. Słońce zaczęło przeszkadzać Tinie w spokojnym śnie, przez co otworzyła ona zaspane oczy. Dopiero po chwili zorientowała się, że nie leży przy strumyku w lesie, a w swoim miejscu w owczarni. Była szczęśliwa jak nigdy. Znowu wróciła do domu. To był tylko sen. Ale czy na pewno? Owieczka po spokojnie zjedzonym śniadaniu ruszyła bawić się z Liną i Niną. W pewnym momencie wśród trawy zauważyła fioletowe, różowe i złociutkie palemki, zupełnie tak jak w swoim śnie. Uznała, że to nie mógł być przypadek. Czym prędzej zwołała swoje przyjaciółki, które na jej prośbę uplotły jej śliczny wianek z kolorowych bazich kotków. Całe stado podziwiało wyjątkowy wianek Tiny, a większość młodych owiec zazdrościła jej tak wspaniałej ozdoby, przez co ona chodziła jeszcze bardziej uśmiechnięta niż zwykle. Ale nie z szyderczym uśmiechem na ustach, ale miłym i serdecznym, jakim zawsze wszystkich obdarowywała. Błysk radości ponownie wrócił do jej oczu. Po całej tej historii stwierdziła, że słowa rodziców i dobrych znajomych warto wziąć sobie do serca i się do nich stosować. A na pamiątkę szczęśliwego powrotu do domu będzie na początku każdej wiosny przystrajać głowę kolorowym wiankiem. Przygody baranków wielkanocnych. Lena Matuszek. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, na wyspie wielkanocnej urodził się baranek o imieniu Kostek. Jego futerko było białe jak śnieg, oczy czarne jak węgielki. Był zagubiony i przestraszony. Nagle ujrzał drugiego baranka, który był bardzo podobny do niego. Patrzyli na siebie długo z zaciekawieniem. Kim jesteś? Spytał wreszcie Kostek. Twoją starszą siostrą, Miją, która nudzi się. Może się pobawimy? Dobrze, tylko zapytamy mamę, czy się zgodzi, oznajmił Kostek. Mamusiu, czy możemy iść się pobawić na polanę pod lasem? Prosimy, zawołała Mija. Dobrze, tylko pamiętajcie, żeby nie spóźnić się na obiad, pokiwała mama głową. Kostek i Mija z ochotą wyruszyli na polanę. Po drodze zobaczyli wysoką trawę, z której wystawały długie uszy. Gdy się zbliżyli, ujrzeli zapłakany pyszczek zajączka. Dlaczego płaczesz, zajączku? Zapytała z troską Mija. Płaczę, bo zbliża się Wielkanoc. Nie zdążę zrobić jajeczek wielkanocnych i małych prezentów, jęknął żałośnie. A gdzie są twoi pomocnicy? Co się z nimi stało? Zapytał zaciekawiony Kostek. Nie wiem, byłem w naszej bazie. Miałem ochotę schrupać marchewkę, więc pokicałem do naszego ogródka. Gdy wróciłem, zajączków nie było. Spokojnie, my ci pomożemy, zajączku.
Zrobimy jajeczka i prezenty, rzekła Mija. Zajączek przestał płakać i wszyscy udali się do ogromnej bazy pod krzakiem bzu. Zabierzemy się do robienia jajek, oznajmił zajączek. Jak to się robi? Zapytał Kostek. To proste. Z czekolady formujemy jajko i posypujemy magicznym proszkiem. Wkładamy do lodówki i czekamy 10 sekund. Owijamy jajeczka srebrną i złotą folią. Pracowali w pocie czoła, aż udało im się zrobić jajka dla wszystkich dzieci. Nagle zajączek posmutniał. Zauważył to Kostek. Co się dzieje? Zapytał baranek. Brakuje nam jeszcze 15 prezentów i nie wiem, czy uda nam się je zrobić. Dlaczego? Zdziwiła się Mija. Skończyły się materiały i musimy się teleportować. Wypijając magiczną miksturę, znajdziemy się na polanie, gdzie będziemy szukać zielonych kryształów. Każdy z nich posypiemy magicznym proszkiem. W ten sposób zrobią się małe prezenciki, wyjaśnił zajączek. Dobrze, nie jest to łatwe zadanie, ale spróbujemy je wykonać, rzekł Kostek. Wszyscy wypili magiczną miksturę, którą podał zajączek. Miała słodki smak. Po chwili ujrzeli dziwną polanę, na której kamienie lśniły w słońcu. Okazało się, że to były kryształy. Zaczęli je zbierać i posypywać magicznym proszkiem. Po pewnym czasie czuli zmęczenie, ale i radość, bo udało im się wykonać zadanie. Wypili resztę mikstury i wrócili do bazy. Został jeden dzień do Wielkanocy, a jeszcze nie rozdaliśmy prezentów, stwierdził Kostek. Przecież mamy naszą kulę, tak zwaną kicankę, która przeteleportuje prezenty tam, gdzie będziemy chcieć. Wystarczy wprowadzić dane każdego dziecka, wykrzyknął z radością zajączek. Baranki przyglądały się, jak zajączek wyjmuje kulę z pomiędzy kwitnących tulipanów. Kula miała kolor zielony. Zajączek dotknął jej pyszczkiem i szepnął. Kraj – Polska. Miejscowość – Wieruszów. Ulica – Warszawska. Wtedy magiczna kula zaczęła rozsyłać prezenty. Po kilku godzinach udało się rozdać wszystkie prezenty. Baranki myślały, że to koniec ich przygody, gdy nagle zajączek powiedział: Dziękuję wam, przepraszam, ale muszę już iść poszukać zaginionych moich pomocników. Chwila, przecież my idziemy z tobą, wykrzyknęła Mija. No racja, sam ich nie znajdziesz, pomożemy ci, oznajmił Kostek. To może być niebezpieczne, zmartwił się zajączek. Baranki długo namawiały zajączka, aby ich ze sobą zabrał. W końcu uległ. Najpierw pobiegli do świętego Mikołaja, bo kiedyś pokłócił się z zajączkiem o to, kto bardziej uszczęśliwia dzieci swoimi prezentami. Okazało się, że to nie święty Mikołaj porwał pomocników zajączka. Wyruszyli do wiedźmy. Gdy dotarli do jej wieży, ujrzeli klatki, a w nich przerażone zajączki. Nie zastanawiali się. Szybko otworzyli klatki i uciekli co sił w nogach. Wiedźma mogła wrócić w każdej chwili. Kiedy byli bezpieczni, zajączki opowiedziały, co się zdarzyło. Jak jeden z nich pokicał w pole schrupać marchewkę, to wiedźma ich zaczarowała i utracili wzrok. Jak go odzyskali, byli już uwięzieni. Nagle Kostkowi przypomniało się o mamie. Ojej, Mija, przecież mama pewnie się martwi. Nie ma nas już tydzień, zmartwił się. No racja, chodźmy szybko, zawołała Mija. Baranki pożegnały się z zajączkami i pobiegły do mamy. Gdy dotarli, wszystko wytłumaczyli mamie. Mama im wybaczyła, bo też uważała, że trzeba pomagać tym, którzy tego potrzebują. Żyli długo i szczęśliwie, planując następną ciekawą Wielkanoc. Maciej Stępień. Mój drogi kolego, chodź, powiem ci coś fajnego. Był sobie mały baranek, który ciągle nosił zegarek. Zegarek ten był świecący i głośno tykający. Ten zegarek był wyjątkowy, bo dostał go od swojej mamy. Gdy jego koledzy go ujrzeli, to bardzo szybko zrozumieli, dlaczego baranek go nie zdejmował i ciągle pod rękawem chował. Razu pewnego wydarzyło się coś dziwnego. Nasz kochany baranek zgubił swój zegarek. Biegał, krzyczał zatroskany. Gdzie jest mój zegarek, kochany? Szukał sieni i na schodkach. Szukał za obrazem przodka. Szukał w bucie i w surducie. Wszędzie szukał, mówiąc w skrócie. Nagle zerknął do szuflady. Nie chcę wierzyć, nie do wiary. Znalazł się ten mały zegareczek. Leżał sobie jak cukiereczek. Super! Ekstra! Nasz baranek Ambroży już zegarek założy. Ta historia jest prawdziwa.
No cóż, czasem tak bywa.